Jest, dobra. O, matko bosko, co to? Matko bosko, Częstochowsko, co to za ryba? O, ale tutaj dużego, coś fajnego. Nie wiem co, musiałem klipa zdemontować, kurde. Niepotrzebnie. Dzień dobry, mały zielony boberek, wędkarstwo kiedyś uda. Witam was, jeszcze ciemno. O 6 mówię, wyjadę sobie, mówię szybciej. Zajadę póki jeszcze taka szarówka. Akurat zanim się rozłożę, zanim wszystko pogruntuję, terere morere, akurat zrobi się jasno, tak jak teraz, jeszcze z 15 minut już jest jasno, więc ja już wiem gdzie rzucać, wiem jak rzucać. No i zobaczymy co dzisiaj dzień przyniesie. Rano ciepło, już jest dobry znak. Ostatnio było zimno, dzisiaj już jest fajnie ciepło, dzika wziąłem, ale jak widzicie muszę się rozpiąć, bo jednak fajnie, cieplutko, a ma być jeszcze cieplej, ma wreszcie dzisiaj nie padać, więc mam nadzieję na dobry dzień, a jaki będzie, to się przekonacie. Idę pomału, pelet mam rozrobiony, zaraz wam wszystko powiem. A wy zostawcie co trzeba, a jak nie, to oglądajcie i zostawcie co trzeba. Albo to co nie trzeba, albo co tam uważacie. Lecimy. No i witam was rano. Jeszcze ciemno jak mówiłem, ale zaczynamy. I zaczynamy łowić. Zaczniemy od toksika standardowo. Na tą porę roku jest to idealna przynęta. Chyba, że coś się w trakcie zmieni, to się wszystkiego oczywiście dowiecie. Pelet już sobie 20 minut stał. Mamy standardową mieszankę Kopensa 2 mm, Osmo Dark 2 mm. Dobra, nie musi się wysypywać. I troszeczkę 4 mm Kopens. O, elegancko ta kuleczka powinna być widoczna. A jak nie będzie widoczna, to się na pewno dowiemy. Na początku będę przerzucał troszkę inaczej, już nie będę podwójnie ładował. Przerzucać troszkę rzadziej, znaczy troszkę rzadziej, bo czekajcie, rzucę. Przerzucać sobie 6-7 minut, ale pojedynczymi podajnikami, bo jednak woda już jest coraz zimniejsza i nie ma takiego turbożeru, mniej tego jedzenia i wtedy zobaczymy. Nam ryby do tego dojdą. Tutaj druga wędka. O, tam jakieś zielsko jest, ale to wiedziałem, że jest. Dobra, na drugą wędkę damy. Tu daliśmy białą, tu damy pomarańczową. Ona jest taka akurat a la kwas masłowy, śmierdząca. To będzie idealna na dzisiaj. Mam nadzieję. Pewnie i tak zaraz będę zmieniał. No ale to na początku zaczniemy od tego, a później zobaczymy jak to się będzie układało z braniami, bo jak brania będą, to pewnie zostaniemy przy tym, a jak nie będą, będziemy kombinować, jak zawsze. O to chodzi. Nie zawsze się człowiek wceluje w to, co musi. Jedna bliżej, druga dalej, żeby zobaczyć gdzie te ryby w ogóle są. Woda nie paruje, bo ostatnio było rano chyba 8, to woda parowała. Ja dzisiaj nie paruję, więc na pewno temperatura się już obniżyła. No ale jeszcze jest taka w miarę, że można coś pokombinować. No zobaczymy. No dobra, godzinka. Godzinka za nami. Cały czas przerzucam, mówię co tak 3-4 minuty. Tam już lekka falka się robi. Tutaj jesteśmy ładnie osłonięci, więc tu nam nic nie grozi. No i zobaczymy jak to się rozwinie. Mówię, dzisiaj jest fajnie ciepło, więc powinno to dzisiaj działać, ale zobaczymy. Tutaj tak 2 godzinki to jest takie rozruchowe zawsze. Trzeba podnęcić, pokazać, że jarzem przyjechał łowić. A jak zobaczą to. No i dzisiaj nie pada jak ostatnio tydzień temu. Co żeśmy pod parasolem siedzieli. Już można elegancko się wyłożyć i tylko czekać. No mamy coś pierwszego, ale chyba malutka będzie, coś mi się wydaje. Klapiok. No już klapioki mi tutaj podeszły. O, klapioczek. Taki dosyć większy klapioczek. O, taki sportowy. Dobra, zmienimy tam na daleko sobie kulę. Damy żółtą. Zobaczymy jak na inny kolor to zadziała, bo ten pomarańczowy na razie nic. W bliskim dystansie jakieś widzę bąble już są. Mam białą, ale też chyba biała już za bardzo nie odpowiada. No ale zobaczymy tą żółtą na daleko.
No, od razu po rzucie, ale klapat będzie. Szaleństwo klapaków aktualne. Poetwal, ale nieduży. Mniejszy niż poprzedni. To nawet nie będę podbierał. Ale taka 30 może. O, taki sportowy. No tej lewej też zmienimy. Zostawimy sobie toksika na bok. A weźmiemy alienka. Ale alienka tego jasnego sobie weźmiemy. Zobaczymy, jak zareagują na inny kolor. Bez rewelacji coś tam się dzieje, ale widzę, że na razie drobnica jest. Może jak trochę słońce zaraz wyjdzie, to pozmienia się to wszystko. Ale to się okaże w trakcie. Zmienić można, zobaczyć. Wrócić zawsze też można. Dobra. Mamy coś, mamy wreszcie rybę. O Jezu, akurat byłem. Coś robiłem i branie jak zwykle. Utwalek większy. No ładny. Chodź tu. Pyk. Akurat zanęty rozrabiałem. A tutaj branie płetwalka. Nieduży. No ale jak na dzisiaj to i tak dobrze. Ciężko się wkręcają, ale mam już pomysł na korektę, więc... A i mam taki plan, żeby... Bo nie jestem pewny, kurde. Żeby tą wędkę przerzucić tu do tych krzaków. Tylko jest problem, bo te drzewa mi tu przeszkadzają i będzie ciężko z rzutem. Więc będę musiał wychodzić i rzucać tam, koło tych krzaków. Tam widzę, że... No nie jestem pewny. No dobra, jeszcze chwilę zobaczymy. Jako, że mało się dzieje, to odpowiemy, cisza, na komentarze. Odpowiemy z dwóch filmów. Najpierw, gdzie deszcz tam leszcz. Maciej Gans. Mam inne pytanie związane z wędkami. Jakiego mikrofonu używasz do kamerki? Rozumiem, że kamerka GoPro. Tak, kamerka GoPro, mikrofonu używam budowanego. Kamil Wiśniewski. No dobra, no mówiłeś. Miałem już powoli na żywca się przerzucać, no ale jeszcze polecę gdzieś na metodę. No i słusznie, dawaj, dawaj, póki jeszcze coś tam skubię. Choć jak mówię, dzisiaj słabiej. Kamil Dębek. Hejka, super odcinek. Pytanko, czy będzie odcinek na spławik? No, gdzieś tam może kiedyś jakoś będzie. Belzebub. Jakiego siedzisko używasz? Jak zawsze fajny film. No Kuzo F3, nic tutaj odkrywczego. Od tego roku. Wodny łowca. Do następnego roku. Co za gość. Andrzej G. Dzięki za materiał. Panie gonisz Tomko, w drugim filmie karpia widzę. Tak, ale wiem, jeden nie twój, ale zawsze karp. Widzę, wędeczki się sprawdzają. Powodzenia, pozdrawiam. No były dwa karpie. Jeden Dawida, drugi mój. No i w sumie tyle, nie? Krzysztof Fishing. Git Malina, do następnego. Trzymaj się, pozdrawiam. Z kijem na ryby. A no witam, witam. Również witam. No i jeszcze odpowiemy na film. Duży leszcz bierze w deszcz. Kamil Wiśniewski. No w końcu dodałeś i tak połapaliście. My w niedzielę mieliśmy zawody. Pierwszy raz w tym roku bez pudła. 90 deko brakło do trzeciego miejsca. I bardzo słabo było wszystkich. Tylko jeden ładny leszcz i same płoteczki. No i tak dobry wynik. Jak pierwszy raz bez podium, to myślę, że dobrze wam tam idzie, chłopaki. Wodny łowca. Fajne wędki, to chyba jakaś nowość. No, nowość, w opisie masz. To chyba jeszcze jeden był komentarz do tego, to... A, tu jeszcze jeden jest komentarz do wędek, to zaraz odpowiem ogólnie. Ukster. Pozytywny z ciebie świr. Zależy od dnia. Wierz mi. Andrzej G. Dzięki za kolejny materiał, jeszcze fajniutkie, tylko pogoda nie rozpieszcza. Jeszcze w tym tygodniu ma padać do czwartku, więc rybki muszą poczekać. Panie, co to za nowe kije? Wcześniej był Zemek i Stinger. Poukrywałeś nazwę? Lub moje oczy już słabe, bo nazwy nie mogłem dostrzec. Są to Tubertini Flexo New Generation. Jedna jest do 100 gram, druga do 80. Celowo takie większe gramatury, żeby w przyszłym roku montować z pomba. Nie dużego, ale takiego SK 10 cm, ma chyba 20 gram, więc akurat do tych wędek będą idealne. No i zapas moczu, co oczywiście na te moje tutaj duże ryby wreszcie. Wreszcie ryba nie będzie robiła co chciała, tylko może ja będę robił co chciała. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie łowimy, sprawdzamy, testujemy. Na razie się sprawdzają.
Ale piękne branie miałem, kurde. Poszło w zaczep, kurczaki. Ale kurde było takie. Tylko co ja tu miałem założone? Teraz nie wiem, czy ja tu miałem. A, chyba białego miałem, dobra. Kurde, jakie niespodziewane, zaciąłem. Fisz się spięła. No, takie powiem wam, że zaskoczenia grube. Aż się trochę obudziłem, bo już tam pomału ziewałem. Pomału było. A tu takie branie. Nie stąd, nie zowąd. No dobra, zaraz tą prawą też przestawiam. Póki jeszcze czas. Dobra, wymyśliłem zmianę, która nie wiem, czy coś da, ale chcę spróbować. Zaraz wam powiem, co chodzi. Tu sobie podwójny podajnik narzucę. Jedyny minus, że będę musiał stawać. No ale to się poświęcimy. Bo niestety na siedząco nie rzucę. Będziemy rzucać sobie tu. O, koło tego zielska. Drugą wędkę sobie rzuciłem tam, takie zielsko wystaje. Będę sobie rzucał koło tego zielska. Trochę mogę przestawić, nic nie szkodzi. Tam daleko się nic nie dzieje. Więc zmieniamy taktykę tu blisko. Coś dużego. Coś fajnego. Nie wiem co, musiałem klipa zdemontować, kurde. No, ciekawe co to jest. Coś fajnego, coś fajnego. O, odstawiam karasia, ale nie jestem pewny. Idzie, ale branie od razu. Tylko będę musiał klipa założyć. Co to jest? Co to? Chodź tu, bo tu. O, zielsko jest. Dobra, wyszedł. Jest tutaj. Co my tu? Ładny. Coś ładnego. Karaś. O, pięknie. Ale ładny. O, piękny. Piękny karasiu. Piękny, wielki. Branie zaskoczenia, klipa ci ściągnął. Ach, gościu, dobra. O! Lecimy do wody. Do wody karasie do wody. O, ale duży. Dobra, śmigaj. Poszedł? Poszedł. Nie poszedł. No, leć. Dzisiaj wam powiem walkę o każdą rybę. A ten karaś zaskoczenia. Rzuciłem sobie trzy razy tu właśnie pod tą lewą stronę na to zielsko. Tam się nic nie działo i mówię, a że miałem zaklipowane, wiadomo tam. No więc odklipowałem tu i rzuciłem tam. I branie od razu. Albo przepływał, albo gdzieś tam zamiatał mój pelek. Musiałem szybko klipa ściągać, bo na początku szybki odjazd. Mówię, kurczę, karp to. No muszę klipa ściągnąć, no ale już później była wiadomo, że karaś. Ale dobry karaś dzisiaj. Dzisiaj po łowach to jest zbawienie. Wręcz cudowna ryba dzisiaj. Tylko tam klipa zgubiłem, chyba znalazłem nowego. No ale zobaczymy, czy to w ogóle ten sam. Tak mi się wydaje, że to te same miejsce znalazłem. Ale dzisiaj ryba ciężko się wkręca. Już ta woda zimna. Już będzie coraz gorzej. Trzeba będzie zanętę wyciągać pomału i dodawać. Nie wiem, chyba rybę podkaczyłem bokiem, bo zaciąłem, coś zatrzeszczało. I teraz coś ciągnę. Ty, co tu? O, odklipowałem. Co to jest? O co tu chodzi? No, leszczyk był. A czemu brania nie było? Czemu ja brania nie widziałem? O co tu chodzi? Dobra, przeżył, żyje. Leć. Siedzi kolejny, ładna ryba. O, co tam ciekawego pewnie. Mega leszcz. Królem jest. O, klapiuk. Ale jest klapiuk. Kulkę masz? Nie masz? O, ty chamie. Co się dzieje? Znowu podniosłem? Jest ryba. O co tu chodzi? A dlaczego ja nie mam brań? Na sztywny spodajnik? O co tu chodzi? Tu piękne odjazdy. Nie rozumiem tej wędki w ogóle. O, zaczepię gdzieś. Ciekawe, czy wyjdzie.
Wiesz, dobra. O, matko bosko, co to? Matko bosko, Częstochowsko, co to za ryba? O, ale tutaj trzeszczy mi tu wędka. O Jezus. Zamurować czy co? Nie, no siedzi gdzieś tam. Nie, no muszę mu podkręcić, bo nie wyjdzie. O Jezu, ale kurde ciężka. Zamurował, ale to jest. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi. No, spięło się. Kurde, ale piękna ryba jakaś była. Poszedł przypłyn, dziękuję. Kurby. Ale kurby. Ale zaczep poszedł. No nieduży pewnie, ale... Ale czemu ja tu ubrania nie miał? Nie rozumiem. No teraz obstawiajcie. Co to było? Tak już na chłodno sobie pomyślałem. Ubrania nie miałem, mówię, podnoszę wędkę, ale leszcz też był bez brania. Patrzałem, nie ma brania, ale podnoszę leszcz. Rzuciłem, mówię, przerzucę, nic nie ma. Podnoszę, a tu ryba wielka. Ładnie wyciągała wszystko. Teraz tak myślę, może jak podnosiłem, kulka się ruszyła, może jakiś szczupak albo coś. Kurde, no nie mam pojęcia. Dziwna akcja, bez brania, bez niczego. Taka ryba. Karaś na pewno nie, to lin też nie był. A myślicie, napiszcie na dole, co to było. A no i jeszcze można by po sobie śmieci pozbierać, jak się łowi, nie? Tutaj zostały śmieciory. To akurat są moje, więc spokojnie. Ale tutaj to już, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. Ajajajajaj. Ostatnio rękawiczki nie zabrałem, to rehabilitacja dzisiaj. Zabiorę te śmieci. Czekaj, jeszcze mam u siebie jakieś dwa. No, o, każdy by zabrał, byłoby dużo czyściej. Ale dobrze, wiemy, że tak nie będzie. Kończymy pomału, bo już się nic od godziny nie dzieje po tym zerwaniu. To tak słabizna straszna. Rano zimno, ale nie aż tak. Ryba nie chciała współpracować. Po pół godzince chyba ten leszcz. Później znowu jakiś był leszcz. Coś tam się działo, pojedyncze leszczyki, później znowu przerwa. No i jak się trochę cieplej na zewnątrz zrobiło, to trafiłem tego karasia. Też tak śmieszna akcja, bo przerzuciłem to z prawej strony 3 razy. Tu nie brało i później przerzuciłem raz na tym, właśnie wróciłem na tą drugą odległość i od razu przywalił. Tak jakby w łeb dostał po drodze, ja ci dam, poszedł. No i później miałem to branie dziwne. Nie wiadomo, co to było. Karp bokiem, ja wiem, może i bokiem, ale nie wiem, ciężko powiedzieć. No i kilka leszczyków padło, ale widać, że to już tak pomału już, chyba że taki dzień, ale pomału to już schodzi w dół. Jeszcze dobrze, że te dni mają 16 stopni, a w nocy te 10, to jeszcze jest jakaś nadzieja, że to się trochę przedłuży. No ale nie jest to, co jeszcze tak 3 tygodnie temu, niestety, już będzie coraz gorzej. O, branie. Ale pojedyncze, coraz ciężej, no i... No ale nic, ja planuję łowić do, uwaga, listopada. Na metodę. A zobaczymy, jak wyjdzie, bo to pogoda dyktuje warunki, nie ja. I jak się podobało, zostaw to trzeba, ja lecę. I widzimy się w następnym filmie, pozdro.